W sprawie spółki pana Plichty przekaz propagandowy, który do nas dociera, jest prosty jak cios pięścią. Ludzie sami sobie winni, no bo jak ktoś wierzy w takie lokaty, to jest frajerem, a przy tej okazji źli ludzie polują na syna pana premiera. No i w ogóle nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Oprócz stało się, stało się to że okazało się, iż nadal żyjemy w Rwinlandzie. Przez pięć lat wyśmiewano, wykpiwano pojęcie układu, powiadano, że tylko wariaci widzą jakieś szare sieci. No to ja się pytam uprzejmie, jako prosty obywatel, nawet nie jako publicysta, jak to jest możliwe, takie nagromadzenie przypadków, które dotyczyły pana Plichty. To, że grandziarz karany zakłada spółkę, że sędzia nie pyta o zaświadczenie o niekaralności, że prokuratura nie podejmuje wątków rzuconego przez KNF, a Komisja Nadzoru Finansowego się nie upiera i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co państwo słyszeli. Otóż to jest tylko w jeden możliwy sposób możliwe. Ten pan miał tak zwaną kryszę i nie ma co gadać, o całej tej historii, jeżeli to gadanie nie ma nas przybliżyć do znalezienia wysokiego protektora, który zapewnił mu bezkarność. Inaczej, żadne pizzy, ustawy, które zapewne zaraz rząd zapowie, nic warte nie będą.